Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W kinie Sokolnie odbyło się spotkanie promujące książkę pod nazwą Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Kępińskiej. Na widowni zasiedli m.in. członkowie rodzin powstańców. Autorem publikacji jest Marian Lorenz, miejscowy regionalista, który od 1978 roku działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kępińskiej, jest wielokrotnym członkiem zarządu, a od 2012 roku także jego prezesem. Po raz pierwszy od tych 100 lat pozbieraliśmy wszystkie ulotne druki, które mówiły o powstańcach wielkopolskiej ziemi kępińskiej, ale w różnych rozproszonych źródłach były tylko pojedynczo ujęte. Natomiast nikt ze świata nauki prawdziwej, naukowców, nie zajął się tym naukowym opracowaniem właśnie powstańców ziemi kępińskiej. Rozpoczynaliśmy od 23, w sumie uzbierało się ponad 160. Książka jest uzupełnieniem podjętej inicjatywy władz gminy Kępno w zakresie znakowania grobów powstańców w ramach obchodów setnej rocznicy powrotu Kępna do macierzy. Publikacja niewątpliwie uzupełnia lukę wydawniczą w zakresie udziału naszych przodków w odzyskaniu niepodległości, ponieważ do tej pory nie było takiej publikacji, a informacje o powstańcach występowały w różnych rozproszonych artykułach prasowych i materiałach. Całkowita wartość projektu wyniosła 19 tysięcy złotych. Książka powstała w błyskawicznym tempie. Pisanie to jest teleekspres, ponieważ w lipcu podpisaliśmy umowę, czyli jak pan redaktor widzi, wystarczyło 5 miesięcy. Ale mając taką bazę dokumentów, którą zbieraliśmy przez 20 lat w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kępińskiej, możliwe było opracowanie tych wstępnych, bym powiedział, powstańców ziemi kępińskiej. Marian Lorenz zdradził, który moment powstania publikacji był najtrudniejszy. Dobru ludzi, konkretnych powstańców, aby żadnego środowiska, których powstańcy byli i brali udział w powstaniu, nie pominąć. Zarówno duchowieństwo, ziemiaństwo, ci, którzy walczyli z tak zwaną bronią w ręku, jak również kontrowersja na temat wywiadu powstańczego, o którym do tej pory nawet Ośrodek Poznański nie opracował żadnych wiadomości. Autor książki zaznaczył, że to powinien być dopiero początek tego większego dokumentu na temat powstania wielkopolskiego na ziemi kępińskiej. W tej chwili mamy bazę wyjściową, powiedział, do dalszego opisu i ewentualnie rozwinięcia tego, które zostało w tej chwili zasygnalizowane w tej publikacji. Czyli ciąg dalszy nastąpi. Teoretycznie powinien, wszystko zależy od wielu, wielu warunków, które mogą się temu przysłużyć. Marian Lorenz jest autorem wielu haseł biograficznych oraz licznych opracowań historycznych. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.